Znaczy, przyszedł pan mnie poinformować? No dobrze. No. Nie, nie, tu jest zakaz odprowadzania, tu nie jest pańskie tego. Podstawę, jaką ma pan podstawę do tego, żeby nas fotografować? Proszę pani, czy ja stoję na terenie prywatnym w tej chwili? To jest nasz teren prywatny. To jest teren prywatny tutaj? And I looked at her, who the fuck you think you talking to? Dlaczego pani informuje nieprawdziwie mnie o tym, że na teren, na którym stoimy, jest, dobrze, jest państwa? Dobrze, łapie pan za słowa. Dobrze, nie, proszę pani. Dobrze, proszę bardzo, dzwoni do prawnika naszego, z którym się kontaktowałam. No to nie wiem, czy ten świat pana jest na miejscu. Czy prawo zakazuje fotografowania tego obiektu spoza terenu jego? Pan jest prawnikiem podobno. Jest prawnikiem. Dalej pan za słowa łapie. I powiem panu, tak, ja wzywałem, dostałem informację od pracowników ochrony, że po ukradzeniu poszedł się podejrzany mężczyzna. Obserwuje ten zakład, nagrywa. Nie słyszę pana, co pan do mnie mówi. Nie słyszę pana. Proszę pana, podoba mi się ten obiekt, jest dla mnie ciekawy. Proszę pana... Nie skończę, proszę pana. Od razu panu mówię, że nie skończę. Niech pan tego nie robi, nie ma potrzeby takiej. No nie ma. Znaczy, przyszedł pan mnie poinformować? No dobrze, no. Nie, tu nie jest zakaz odprowadzania, tu nie jest pańskie tego. Zapewniam pana, że wszystko, co tu robię, jest całkowicie zgodne z prawem. Nie jest zgodne z prawem, to jest teren prywatny, proszę tu nie fotografować. Proszę pana, ja stoję teraz na terenie prywatnym? Tak, ja tu mam taki mały problem. I na razie, no trzymaj się, nie, siedzimy, nagrałem mu się. Proszę pana, dobrze, proszę pana, niech pan mi powie tylko jedną rzecz, jedno pytanie grzeczne mam do pana. Czy ja teraz stoję poza terenem zakładu, czy na terenie zakładu? Pan stoi na terenie. Na terenie zakładu? Tam to ja, proszę pana, widzę, że tam jest teren zakładu, ale czy gdzie ja tu stoję? To jest teren zakładu, czy nie? Nie, ja proszę pana, grzecznie pana pytam. Ale ja mam do pana pytanie, czy ja teraz stoję na terenie zakładu, czy poza terenem zakładu? Pan może nie stoi na terenie zakładu, ale to jest teren zakładu i jest zakaz odprowadzania. Pan fotografuje cały czas. Jest pan po prostu, dla mnie to jest brzmi. Proszę pana, pan jeszcze tego nie wie, ale pan się dowie, że to, co ja robię, jest całkowicie legalne. Niech pan poda przepis, który łamie.
Proszę pana, taki znak nie ma znaczenia. Proszę pana, czy tam jest zakaz palenia? Jest ten znak zakaz palenia? Czy ja tu nie mogę palić? Niech pan pomyśli chwilkę. Dobrze, proszę pana. Słucham? Wiesz, pan to nielegalnie robi. Ja proszę pana nic takiego nie wiem. Ja tylko i wyłącznie już bym dawno podszedł, ale ponieważ pan wezwał podobno służby, więc ja grzecznie czekam, proszę pana, bo ja na pewno nie zamierzam przed nikim uciekać. Pan się myli tutaj, ja mogę. Zejdzie pan z pasów, nie? Ja mogę stać na pasku, nie, co nie idzie, po prostu. Jaki proszę pana, dobrze. Proszę pana, niech ja na pana kamery teraz nie kieruję. Niech pan mi powie, a jaki ja przepis ogólnie łamię, jak pan... To jest tylko taka... Ale my nie jesteśmy na terenie prywatnym. Pan nie da przetłumaczyć pewnych rzeczy. Ale proszę pana, pan musi... Pan to robi na złość i nerwowo. Nie, proszę pana, ja panu grzecznie tłumaczę, że ja po prostu mogę to robić. Pan nie jest w stanie... Ale nie jest pan w stanie podać przepisu, który mówi o zakazie fotografowania terenów prywatnych, firm dofinansowanych z różnych środków, z miejsc publicznych, proszę pana. No nie jest pan w stanie wskazać tego zakazu. A ja panu powiem, dlaczego pan nie jest w stanie wskazać. Ponieważ takiego zakazu nie ma. Ta tabliczka, która tam wisi, proszę pana, tak jak i zakaz palenia, obowiązuje dopiero za tym znakiem. I to znaczy, ona jest informacyjna, bo to też nie jest żaden zakaz. Jak ja bym wszedł na teren... Kim pan jest wykształcenia? To nie ma znaczenia, kim ja jestem. Liczy się... Jak to bez przyczyny tego nie robi? Proszę pana, ja panu mówię, mówiłem, mnie interesują takie obiekty. Pan to bez przyczyny tego nie robi? Ja panu mówię, z powodu swojego hobby, zainteresowań. Mnie takie obiekty interesują, tak? Przemysłowe, infrastruktura, logistyka i dlatego to robię. Pan wezwał służby, rozumiem, że pan wezwał policję. Wezwał pan policję czy nie? Bo po co ja tu czekam? Ja nie chcę tutaj czekać nieskończoność. Jeżeli pan nie wezwał policji, to ja stąd idę, bo już swoje zrobiłem. Jeżeli pan wezwał policję, no to czekamy, tylko niech pan mi powie zgodnie z prawdą. Czekamy. Ale wezwana policja jest, tak? Czekamy, przyjedzie zaraz tutaj kierownik administracji. A kierownik, czyli pan nie wzywał policji? No to wie pan co, mówi pan, że wzywa pan służby, że policję pan wzywa. Ja po prostu chciałem wykonać takim lekko przetrzymanie, bo ja nie mam prawa też nazwać policji. Ja nie mam prawa pewnych rzeczy. A czyli pan mnie oszukiwał? No nieładnie, grzecznie można No jak, mówił pan, że pan wzywa policję. Jeszcze pan, ja mam nagraną rozmowę, że pan teoretycznie wzywa policję. No wie pan co, tak się nie zachowuje ochrona. Ja grzecznie z panem rozmawiam, mówię, że nie ma zakazu. Ja z panem niegrzecznie rozmawiam. Ale opowiada pan rzeczy, które są niezgodne z prawem. No mówię panu, jeżeli pan jest w miejscu publicznym, to może pan fotografować właściwie wszystko, co się panu podoba. No tak jest, proszę pana. Przecież pan, no nie wiem, no... Nie, nie może pan fotografować, to jest teren prywatny. A wie, zna pan taką stronę Google Street View? To znaczy taką stronę, na której można mapy zobaczyć, wszystko, co z ulicy widać na Google, jak pan sobie przyjedzie, to ten zakład jest odfotografowany na Google. W tej z powrotem jeździli w różnych jeszcze na dodatek latach, proszę pana. No to jak nie można? Już tam są te zdjęcia tego zakładu, całe wszystkie. Ja właściwie stąd o tym zakładzie wiem. No to jak pan mówi, że nie można? Już tam... Naprawdę, ja nie mówię tego, bo pana złośliwi wiesz, cokolwiek. Po prostu my mamy takie przekazy, nie można fotografować. Dobra. Ale pan rozumie też to, że jeżeli komuś się zakazuje, nie? To wtedy należałoby wskazać przepis, który o tym mówi. Pan na teraz nie wskazuje żadnego przepisu, który mówi o zakazie fotografowania tego obiektu spoza terenu tego obiektu, bo o tym tu mówimy. Ja nie wszedłem nigdy na teren tego obiektu. Nie mówi pan, jak panu chce policja wystawić mandat, to mówi, przekroczył pan prędkość, nie zastosował się pan do dodatku B takiego czy tam innego, obojętnie. Ale na zewnątrz zakładu? Trzeba przestrzegać przepisów zewnątrzzakładowych? Niech pan się zastanowi. A jak ja bym sobie kupił, proszę pana, tu gdzieś działkę, to ja teraz na tle tego zakładu nie mogę się fotografować na swojej działce? Niech pan pomyśli. Swoją działkę muszę fotografować. No ale jakbym miał tam działkę, nie? To ja nie mogę na tle się tego zakładu sfotografować? Na swojej działce prywatnej? Stoję na swojej prywatnej działce, nie? I nie mogę na tle zakładu się fotografować? No bo może być tak, że moja działka akurat wystaje na ten zakład, nie? Widzi pan, bo pan nie ma argumentu na to. Ale
właśnie o tym moim argumentem. Jak pan się nazywa? Podjął pan reakcję wobec interwencji, wobec osoby? Pana zobliguje ustawa do tego, żeby pan się przedstawił? Jak pan się nazywa? Ja pana danych nigdzie nie upublicznię oczywiście. Jak pan nie upublicznię? Nie upublicznię. Nie, z reguły, znaczy ogólnie, praktycznie w ogóle nie upubliczniam danych, chyba że ktoś by mnie tam, nie wiem, sponiewierał, ale tak to nie. Pytam się pana, jak pan się nazywa, bo pana zobliguje... A na nazwisko? Nie. Jak? Tak, nie mogę to zmienić. Ale wie pan, powinien pan się przedstawić normalnie, a nie... Dziękuję panu. Dziękuję panu. Czekamy, ja proszę pana, nie zamierzam stąd ani gdzieś odejść. Jak pan ma takie życzenie, ja mam jeszcze chwilę czasu, możemy poczekać i nie ma najmniejszego problemu. Tak. Jak będzie pan wiedział, że coś się dzieje, no to... Ja tutaj jestem, po prostu tutaj koło, jak się idziemy na ten... Możemy podejść bliżej, jak pan chce. Potem podejdziemy tutaj. Może nie tam aż na teren zakładu, bo ja bym nie chciał wchodzić, ale tu jak najbardziej, żebym był widoczny przez wszystkich państwa. Widzi pan, że jest spokojnie, rozmawiam. Czy na przykład pan zaprzeczy, że ja do pana... Nie, ja nie mówię, nie, tylko to jest nieprawda po prostu. Nie fotografował. Tak, ale jakby pan wiedział o czymś, że coś jest nieprawdą, to by pan się stosował, bo ktoś tak mówi. Pan o tym pomyśli chwilę, nie? Mamy po prostu różnicę zdań i tyle, no. No, słucham, pan może mieć, pan może mieć przyczynę. No tak jest, no. A będzie pan mnie w stanie przeprosić, jeżeli okaże się, że mogę fotografować i pan opowiadał głupoty? Zaraz zobaczę. Jakby był pan w stanie przeprosić, no to rozejdziemy się w pokoju. Ja coś bym zlecał. No to fajnie. Cieszy mnie, że ma pan... Takie ma pan podejście. Ja daję swoje argumenty, że nie można. Ale nie podaje pan przepisów, nie? No, na tym to polega, proszę pana, że jeżeli już, to... Jest karteczka wieszona, że nie może pan zrobić. No ale to nie ma znaczenia z zewnątrz. Podać podstawę, jaką ma pan podstawę do tego, żeby nas fotografować? Was to może za dużo powiedziane, ten obiekt, który tutaj jest. Ale ma pan zgodę na to? Proszę pani, a odpowiem mi o taką zgodę mieć, no, ale pani powie. W jakim celu panu są te zdjęcia? Pani mi zadaje pytanie, jak chciałbym się dowiedzieć, od kogo ja miałbym mieć zgodę na fotografowanie. Ale w jakim celu pan ma zgodę na wykorzystanie naszego wizerunku? W jakim celu ja mam zgodę? Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem pani pytania, proszę pani. Dobrze. Ja fotografuję, ja pani mówię, obiekt fotografuję dlatego, ponieważ interesują mnie takie zakłady, między innymi tego muszę typu zakłady. Czy pan zgodę, jest to teren prywatny? Dobrze, pani mówi, że muszę mieć zgodę. Tak. Od kogo powinienem mieć naszego zgodę? Zarządu. Proszę pani, czy ja stoję na terenie prywatnym w tak, tej chwili? To jest nasz teren prywatny. To jest teren prywatny tutaj? Tak. Pani rozmawia z ekspertem w sprawie systemów informacji przestrzennej. Niech pani nie zmyśla rzeczy. To nie jest pani zakład. Już, proszę bardzo, dzwonimy do naszego ale proszę pani, to nie jest państwa zakład. To nie jest państwa miejsce. Ale robi pan zdjęcie dla naszego zakładu. Dlaczego pani informuje nieprawdziwie mnie o tym, że na teren, na którym stoimy, jest państwa? Łapie pan za słowa. Nie, proszę pani. Dobrze. To jest bardzo istotne w kontekście prawa. Bo jeżeli ja stoję, proszę pani, w miejscu publicznym, to ja mogę fotografować to, co... Musi mieć pan zgodę. Zna pani taką stronę Google Street View? Znam. Są zdjęcia tego zakładu. Czy oni mają zgodę od państwa? Musi mieć pan zgodę. Ale oni mają od państwa zgodę? Ale ma pan zgodę, jest praktycznie pan przy naszym zakładzie. Dobrze, proszę pani. No, nie ma pan zgody. Ja proszę pani, otóż państwo zgodziliście się w warunkach polskiego prawa funkcjonować na terenie Polski. Na terenie Polski wymagane zgody zarządu filmowania obiektu z zewnątrz nie istnieją, proszę pani. Nie, proszę pani. Dobrze, niech pani poda mi prawo, które mnie zobliguje do... Proszę bardzo, dzwonię do prawnika naszego, z którym się kontaktowało. No to nie wiem, czy ten świat pana jest na miejscu. Jest na miejscu, bo pani na dzień dobry zmyślała, że... Zmyśla pani. Ja nie łapię, proszę, jest tu pan, który fotografuje nas i nie chce, po prostu powiedział, że czyją on musi mieć zgodę, żeby mógł sfotografować nasz zakład. Dzień dobry. Ja, proszę pana, nie mam żadnego problemu. Ja sobie wszedłem chodnikiem i zrobiłem zdjęcia państwa, znaczy państwa, tutaj zakładu tego. I problem to mają państwo, którzy podeszli do mnie, pan z ochrony i pani, która mi się tutaj nie z administracji. W związku z czym ja nie mam żadnego problemu, proszę pana. Nie ma pan żadnego problemu. Ja żadnego, oczywiście, że nie. Jeżeli pan widzi na ogrodzeniu i na budynkach, jest umiejscowione znaki
nakazu fotografowania. Tak. I my jako właściciel tych budynków, tej nieruchomości, nie życzymy sobie, ażeby ktoś fotografował na wygodę naszych. Ja proszę pana, niech pan mi powie, czy prawo zakazuje fotografowania tego obiektu spoza terenu jego? Pan jest prawnikiem podobno. Jest prawnikiem. Dalej pan go za słowa łapie. Nie, to było grzeczne. Tak, nie, to nie było grzeczne. Proszę pana, zadałem pytanie, czy prawo zabrania fotografowania tego obiektu... Właściciel zabrania fotografowania. Czy właściciel ma prawo do zabraniania fotografowania spoza tego terenu? Proszę pana, zna pan taką stronę Google Street View? Ten zakład jest obfotografowany zewsząd przez Google. Proszę pana, no niestety nie znam wszystkich fotografii, które są umieszczone. Ale zna pan Google Street View, tak? To znaczy chodzi o... Tak. Dobrze. Proszę pana, dobrze. Ja pana informuję o tym, że to, co robię, jest całkowicie zgodne z prawem. To, co państwo sobie tam wymyślacie, to jest państwa sprawa. Ja, moje czynności są tylko i wyłącznie zgodne z prawem. Damianku, proszę mi powiedzieć, czy w tej sytuacji możemy wezwać policję? Oczywiście, policję, zobaczą, co z tego wyjdzie. No dobra. Dzwoniłem do Łukasza. A na nic nie czekam, proszę pana. To panu, państwo chcecie to zrobić. Ja sobie przyszedłem i fotografuję legalnie. To, że ma pan ten problem, to jest to pana problem. Ja muszę nagrywać takie rzeczy, bo państwo mówicie nieprawdę. Ja nie mam zamiaru, proszę pana, upubliczniać pana wizerunku i nigdy nie miałem. Mówię. Ja proszę pana mówię, ale ogólnie ja chciałem panu powiedzieć jedną rzecz. To nie jest koncert życia, nie jesteśmy w burdelu, a ja nie jestem od zaspokajania państwa. Jedynym dysponentem słów moich jestem ja, a nie pani. Może pani sobie prosić, a ja pani... Ja wcale nie będę pana prosić. Przed chwilą pani powiedziała, proszę nie używać takich słów. Pani się gubi. Nie, proszę pani, pani skłamała, że jesteśmy na terenie zakładu. Jest to... Nie, przyjedzie policja, proszę. Pani się pcha pod paragraf. Oczywiście. Próbuje pani doprowadzić do zaniechania legalnych czynności, nieprawdziwie zaświadczając. Nie używa. Słucham? To pani. To jedynymi osobami, które mówią nieprawdę, jesteście państwo. Nie jesteście w stanie. To, co jest nasz chodnik, to jest tak. To nie jest wasz chodnik. Rozmawia pani z fachowcem w sprawie systemów informacji przestrzennej. Prawdopodobnie jednym z najlepszych w Polsce w tej dziedzinie. Udowodniłem wielokrotnie, że mam rację. Nie jesteśmy na terenie zakładu. Niech pani nie zmyśla, bo to są poważne rzeczy. Pani zmyśla, ja nie łapię panią za słowa. Jak jest fachowcem, to nie może pan zrozumieć na przykład, bo normalny człowiek rozumie coś takiego, że nie można zbierać próbę. Czego nie można zrobić? Nie można fotografować. Idź już do siebie, ten. My tu zostaniemy. Pan, to jest kultura chyba jednak. Jak pan się nazywa, jeżeli mógłbym wiedzieć? Nie muszę dać informacji. A pan? Interweniuje pan wobec mnie, czy nie? Ja rozumiem, że nie jestem w żaden sposób zatrzymany przez pana nic. Pane dane nigdzie udostępnione, pan się zachowuje spokojnie wobec mnie. Nic pan nie robi, także. Wygląda pan na sympatycznego człowieka. Prawdopodobnie gdyby to pan był od początku, od razu byśmy wszystko wyjaśnili. A tak wie pan, to jest taka sytuacja, że ktoś wylatuje i nie zna prawa, a ochrona powinna znać prawo, nie? Znaczy wie pan, nie musi znać prawo, o ile nie wymaga od kogoś rzeczy, które są nieprawdziwe, nie? Po prostu zgody na to, żeby... Ale ja... Musi pani jedną rzecz... Znaczy musi. Powinna pani zrozumieć jedną rzecz. Pani wymaga ode mnie, żebym miał zgodę, której nie muszę mieć. I dowie się pani o tym. Będzie pani musiała... Jeżeli ktoś będzie musiał mi podać prawo, które łamie, albo które nakazuje mi mieć zgodę na filmowanie z zewnątrz. Pan doskonale prawdopodobnie wie o Google Street View, że jeździ, fotografuje, cały kraj jest obfotografowany i nikogo się o zdanie nie pytają. Ja przyszedłem na chwilę zrobić sobie tutaj zdjęcia tego obiektu, on mnie interesuje, powiedziałem panu, dlaczego robię zdjęcia, byłem grzeczny, pan powiedział, że wezwał policję, okazało się, że blefował, ja czekałem, nie uciekałem nigdzie, nie dlatego, że ja nie mam racji, tylko dlatego, że ja wiem, że mam rację. I tyle.
Z jakiego powodu pan nagrywa? Już tłumaczyłem panu, pani, interesują mnie takie zakłady, proszę pana, logistyka, infrastruktura, wszystko co związane z takim przemysłem tego typu i dlatego z ciekawości, a i ciekawy jest dla mnie z pewnych powodów ten budynek, jestem pasjonatem tego typu obiektów. Lat 70. Wie pan co, nie chodzi o to. Chodzi o to, że mnie interesują takie obiekty, które wyglądają tak, jakby jeden klocek wystawał z drugiego. I ten budynek właśnie tak ma i on mnie w taki sposób interesuje, dlatego taki brutalizm w architekturze też mnie interesuje. Można myślę, że zaliczyć ten obiekt do czegoś takiego. Ale to jest jeden z powodów. Moglibyśmy uznać, że fotografuję, bo lubię fotografować z miejsc publicznych różne obiekty. I tyle. No, to jest wytłumaczenie, którego nie musiałem podawać w ogóle, nic nie musiałem robić, a takie mówienie, jest pan na terenie zakładu, no nie, nie jestem na terenie zakładu. I to nie jest łapanie za słówka, tylko to jest poważne, bo to niesie za sobą konsekwencje, proszę pani, bo jeżeli ja bym był na terenie zakładu, to wtedy rzeczywiście naruszam jakiś mir domowy. To jest bardzo istotna sprawa, to nie jest łapanie za słówka. Pani może się pomylić, że ja mam, nie wiem, kurtkę czerwoną, niebieską, albo koszulkę czarną, czy brązową, ale jak pani twierdzi, że jestem na terenie zakładu, a ja nie jestem na terenie zakładu, to może pani fałszywie zaświadczać. I to jest istotne. Ja już w takich sytuacjach, proszę pani, byłem i wiem, czym to grozi. Nie radzę mnie denerwować z tych kwestii. I proszę więcej nie zmyślać. Przyjedzie policja, ja będę musiał to powiedzieć, że pani zmyśla. Nie zmyślam. No. Rozumiem, że pani wycofała się z tego, że to jest. Czy jest to wasz teren? To jest nasz teren. Ale to czy? Przejście do naszego terenu, tutaj po tym chodnikiem ludzie dochodzą do naszych parkingów. Czy ja mogę chodzić po tym chodniku? To jest. Czy mogę fotografować z tego chodnika? Niech pani to powie, że nie mogę fotografować z tego chodnika. Pytam się tylko pana o zasadność tego. Już pani powiedziałem wszystko i panu też jeszcze powtórzyłem, i panu też mówiłem, wszystkim państwu mówiłem. Jestem lekko poddenerwowany, bo państwo zmyślacie, nie? Poza panem, bo pan tutaj jest spokojny, kulturka pan jest, tutaj muszę powiedzieć. Nie wiem, jakie to są sugestie do kulturki. Nie, no kulturalny pan jest, no po prostu, no tak. Nie wymyśla, nie kombinuje, spokojnie słucha. No jak, nie kombinuje pani? Kombinuje pani. Pani wymaga ode mnie zgód, których nie muszę mieć. Pani, jako administracja, czy ktokolwiek stąd, powinien wiedzieć, że jeżeli w polskich warunkach prowadzicie biznes, to nie są wymagane zgody na fotografowanie z miejsca publicznego, nie należącego do państwa tego obiektu. I tyle, no. Pan raczej o tym wie, tak przynajmniej sprawia wrażenie takiego. Ja nigdzie nie zbiegnę, ja mam jeszcze trochę czasu, ja nie mam zamiaru zbiegać, proszę państwa. Grzecznie, jeżeli by ktoś przyjechał, ja grzecznie będę rozmawiał i spokojnie. Wszystko dlatego, bo nic nie łamie tu prawa. Jak się pan nazywa, można powiedzieć? Wie pan co, ja... Dlaczego ja miałem ujawniać swoje dane, nie? Okej, spoko, no nie ujawniam danych, kiedy nie trzeba. Wie pan, potem te dane latają gdzieś, nie wiadomo gdzie. Wolę nie ujawnić swoich danych, jeżeli nie muszę, nie? Bo wiadomo, jakbym był podejrzany, jakieś przestępstwo, wykroczenie czy coś, a to jak najbardziej organ, który jest upoważniony do legitymowania. By pan mnie wskoczyłbym za płot i pan by mnie tam, to wtedy bym musiał panu zgodnie z prawem wszystko podać, nie? Pan doskonale pewnie o tym wie, jako ile pan lat pracuje w ochronie. Ja się zajmuję, panu powiem z ciekawości, tym co się zajmuję się około 3 lat. Nagrywaniem budynku? Znaczy realizowaniem swojej pasji w związku z nagrywaniem tego, co mnie interesuje. Ja różne obiekty nagrywam. A zdarza mi się też, proszę pana, i wojskowe nagrywać. No i nawet jakieś zabytki kultury pan nagrywa? Tak, oczywiście, proszę pana, w Gdańsku jest na przykład taki fantastyczny, z reguły te siedziby tych różnych takich, nazwijmy to służb, albo w ogóle kogokolwiek, są obiektami jakimiś zabytkowymi. Były w czasach słusznie minionych jakieś tam no, rzeczy się działy, absolutnie niedopuszczalne, mordowano tam kogoś, no różne takie rzeczy robiono. Ja fotografuję, są tablice, często jakieś obiekty są wystawione, wie pan. Ostatnio byłem, proszę pana, taki zakład, taki piękny na 75-lecie, to już było jakiś czas temu, w Bydgoszczy. Wojsko wystawiło piękny, odmalowany samolot na zewnątrz, tak jak ma pan tu płot, opisali tablicę, byłem sfotografować. Przyjechała policja, porozmawialiśmy chwilę, miło było,
O, tam próbowali różne rzeczy, ale ostatecznie wiedzieli, że nic nie mogą zrobić. I do widzenia, spoko wszystko, to widzę. No. Tutaj też Państwo mają różne informacje wystawione na zewnątrz. Nie macie Państwo zagrodzonych płotów, nie jest nic za ten. No. Ja bym chciał coś z ukrycia zrobić, to wie Pan, bym zrobił, Pan na tym wiedział. Nie? Dzień dobry panu. Pan nagrywa na YouTube? Ja proszę pana, nagrywam tutaj, o tak, do tego. Ja wzywałem, dostałem informację od pracowników ochrony, że po wokół okazania proszę się podejrzany mężczyzna. Obserwuje ten zakład, bo nagrywa, nie wiadomo z jakich przyczyn, z jakich powodów. No i postanowiliśmy państwa wezwać w związku z tym. Będziemy jakoś tam rozstrzygnąć to pan żadnego wykroczenia tutaj nie popełnia. No tak, rozumiem, jako my tutaj jako ochrona, jako zakończyliśmy się w tym sposób zagrożeni, że... No ja rozumiem, ktoś, ale tutaj to działanie znamy, po prostu tego pana jest znane nam osobiście. Już nie raz widzieliśmy to, co pan robi. No prawa żadnego do tej pory ten pan nie złamał i podejrzewam, że jest na tyle rozważny, że nie złamał. Okej. Tak, bo nagrywa w miejscu publicznym, w banku. Żadnego tutaj wykroczenia nie popełnia, wszystko jest w ataku, nie jest to żaden obiekt wojskowy, nie można nagrywać. No, ale my jesteśmy zakładem produkcyjnym, także mówię, mamy też bezpieczeństwo. No dobrze, no, dobrze. No, pan może się tłumaczyć, że chodzi sobie i nagrywa. No może być. Wiecie państwo, bo to tak samo jest, jak ktoś rozmawia na kamerce, tak? Bo to też teraz dużo pośrednio nagrywam. No ale idzie po chodniku w miejscu publicznym, nie chodzi po państwu, tutaj terenie, po zakładzie nie nagrywa, więc nic, że nie możemy tutaj państwu pomóc w żaden sposób. Mogę jednego z panów, chociaż nazwisko oczywiście nie upublicznia, ani pana danych, ani... Starszy posterunkowy. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę bardzo. Jak pan mnie zna, kojarzy pan. Ja pana nie znam. No, ale podejrzewa pan. Słucham? Domyślam się chyba, tak? No prawdopodobnie z pana gadki, z pana rozmowy wynika, jest pan miły. Nie widzę żadnego problemu, więc. Nie. Tak się domyślam, tak słyszałem, coś gdzieś. Coś gdzieś świta, dobrze. A już tak, czy nie? Tak jest, proszę pana, dokładnie. No właśnie, no to tak, jak mi się gdzieś coś tam obiło uszu, no ale sam pan wie, no idzie sobie pan z uszu, to ja. Jasne, cieszy mnie fakt, że pan to rozumie, jest pan miły, uśmiechnięty, brawo tylko, brawo dla... Pan jest z ostrudzkiej policji? Tak, zgadza się. No to brawo dla ostrudzkiej policji. No pan tak, nie ma co się smucić, to jest pan, no nie, no. Na miejscu publicznym, można nagrywać. Niezwykle cieszy mnie pana postawa, w związku z czym... Tylko mogę się w superlatywach. No wiadomo, tam czapeczki można by było mieć, nie? Bo ja czasem, ale powiedzmy, że jak panowie nie macie, to jest, mamy do czynienia z taką rozmową ludzką, ludzkie podejście, więc nie ma tematu, to jest raz. Dwa, nie podejmujecie jakoś specjalnie wobec mnie panowie interwencji, więc mamy taką rozmowę konsensualną, o ja to lubię z angielskiego tak nazywać, czystą towarzyską. Życzę panu wszystkiego dobrego i dziękuję za panów służbę, bo to też fajnie, jak policjanci rozumieją, że prawo jest takie, jakie jest, a nie wymyślają, nie? Także fajnie, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Prawo nigdy nie jest idealne. No, widzi pan. Trzeba będzie działać. Wie pan co, jak ja panów nie zamierzam upubliczniać wizerunków, jak panowie sobie nie życzą w ogóle tego, zapytam, nie, pewnie nie, także ani żadnych danych, jak pan podał, ani nic, ale ogólnie tak, no będzie ta interwencja, natomiast zrobię tak, żeby panowie nie byli rozpoznawalni, nie? Ja dziękuję, wszystkiego dobrego i sukcesów w pracy życzę panom. Do widzenia. Że widzi pani, jak to jest z tymi zakazami, nie? No ja wiem, wie pan. Teraz pani się czegoś dowiedziała. Dowiedziałem się, wie pan co, my po prostu mówię, mamy wyczuleni, żeby po prostu dbać o bezpieczeństwo nasze. To, że nasza taka reakcja, to nawet, no wie, ochrona dzwoni, ktoś chodzi, my po prostu nie reagujemy na to. Staramy się, mówię, dbać jednak, mówię, zawsze jesteśmy zakładem produkcyjnym, jesteśmy zakładem produkcyjnym, także
Tak, proszę pani, jak kanał, na którym ja publikuję takie rzeczy, ja nie opublikuję pani ani wizerunku, ani tam niczego, co by panią jakąś rozpoznawało, było rozpoznawalne dla kogoś. Natomiast jak pani sobie zobaczy na tym kanale, kanał się nazywa Audyt Obywatelski, jak pani na początku do mnie podeszła, a jak ta rozmowa wygląda teraz, to jest zupełnie co innego. To znaczy nie, tylko wie pan co, tak jak pan mówi, to jest akurat droga miejska. To jest chodnik, którym dochodzą nasi pracownicy. Ja rozumiem, ale to jest chodnik miejski, którym ja mogę chodzić i nie muszę nigdzie dochodzić, mogę przyjechać i pofotografować sobie chwilę, bo ja nie koczuję, proszę pani, u państwa dwie godziny, czy godzinę, czy ile. Chwilę byłem, no może to potrwało, przeszedłem stamtąd, pan ochroniarz mnie zauważył, twierdził, że nie można, pani też twierdziła, że potrzebuje jakiś zgód, a okazuje się, że niczego nie potrzebuje, proszę pani. Czegoś się pani dowiedziała, edukacja zaszła, wszystkiego dobrego pani życzę, do widzenia. Dziękuję bardzo.